Dzień dobry, tu Emil Dąbrowski. Wyjątkowo nie ze studia w centrum Szczecina, a z nowego stadionu Pogoni. Przyglądamy się postępom w budowie, ale oczywiście mam dla Was też inne ciekawe newsy z miasta. Zapraszam na nowy odcinek Wiadomości Szczecin. Jak sami widzicie, nowy stadion piłkarski w Szczecinie rośnie. Dobrze widać już dwie nowe trybuny oraz ich zadaszenie. Prace trwają też w pawilonach na koronie obiektu. Możemy też nareszcie zobaczyć, co jest absolutną nowością – krzesełka. W najbliższych dniach blisko 8700 takich krzesełek zostanie zamontowanych na obu trybunach. Także duży postęp widoczny. Nowy stadion w Szczecinie to też centrum szkolenia dzieci i młodzieży. Tu gotowe są już trybuny. Czekamy na finał prac, a później na efekty ciężkich treningów uzdolnionej piłkarskiej młodzieży. Przenosimy się w zupełnie inny rejon miasta i na zupełnie inną inwestycję. Jesteśmy w Dąbiu. Na nowym osiedlu przy ulicy Fregaty powstało blisko 200 mieszkań. Jak zawsze w przypadku inwestycji TBS są wykończone pod klucz, czyli w zasadzie od razu można w nich zamieszkać. Wokół bloków są place zabaw, miejsca parkingowe, ławki i alejki, a pół kilometra od nowego osiedla kąpielisko Dąbie. W przyszłym roku planowane jest rozpoczęcie budowy drugiego etapu osiedla, czyli kolejnych 6 budynków, w których znajdzie się prawie 200 mieszkań. Na jakich zasadach działa Towarzystwo Budownictwa Społecznego? Sprawdź na tbs.szczecin.pl. Epidemia trwa, ale wszyscy czujemy, że najgorsze tygodnie już za nami. Na stronie kampanii Szczecin to Wy EU wspominacie najtrudniejsze chwile, kiedy ryzyko zakażenia było wysokie, a możliwości wyjścia z domu bardzo małe. Na początku pokazaliśmy historię kilkunastu osób, które przez cały ten czas pracowały, aby Szczecin nie pogrążył się w chaosie. Mowa o motorniczym pielęgniarce czy operatorze sieci wodociągowych. Teraz na stronie przeczytacie też kolejnych kilkadziesiąt osobistych historii. Studenta, krawcowej czy kierowcy. Przeczytaj je koniecznie. Jeśli chcesz się podzielić swoimi wspomnieniami, to je opisz. Polecam. Kryzys pokazał, że Szczecin to Wy. Po najgorszych tygodniach znowu możemy się spotykać, na przykład w miejskiej strefie letniej na Wyspie Grodzkiej. Jest już otwarta, ale obowiązują szczególne zasady higieny. Przy wejściu jest dezynfekator, obowiązuje ograniczenie liczby osób w strefie, a cykliczne wydarzenia, tak jak koncerty i zajęcia sportowe, na razie się nie odbywają. Jest za to cudowny widok na Wały Chrobrego, dobra muzyka i mała gastronomia. Od poniedziałku do czwartku zapraszamy od 10 do 22, a w piątki i soboty do północy. Do zobaczenia! Wybory na prezydenta Polski już 28 czerwca. Prezydent Szczecina zachęca do udziału, a my zachęcamy do zaglądania na nową stronę nawybory.org. W jednym miejscu znajdziecie sylwetki kandydatów, ich poglądy i postulaty. Pochodzą z oficjalnych dokumentów i wystąpień, tak aby każdy mógł się zapoznać i wyrobić sobie własną opinię, na kogo chce oddać głos. Pamiętajmy, że wybory to wspólna sprawa. Niech łączy nas to, że idziemy na wybory, a nie dzieli to, na kogo chcemy głosować. Tym razem polecamy coś dla młodych kinomaniaków. Startuje SEF Mini, czyli Szczecin Film Festival dla najmłodszych. To 10 wydarzeń inspirowanych sztuką filmową, a wśród nich bajkoterapia czy filmowe lekcje historii. Wszystkie imprezy są bezpłatne. Część odbędzie się w szczecińskim inkubatorze kultury, a część online. Termin 18-21 czerwca, a dokładny harmonogram sprawdzisz na stronie Wiadomości Szczecin.eu. Na razie to wszystko, ale bez przerwy jesteśmy na Facebooku, stronie internetowej i w aplikacji. My widzimy się w kolejnym odcinku Wiadomości Szczecin. Cześć!